Witamy w podcaście Zapionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Czajewiczek. A ja nazywam się Maryna Wakaszewicz. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z wieką Portal Games. I dzień dobry, kolejna środa, witamy, bo prawie nie przerwie. Podcast Zapionki na antenie. Co u Ciebie? Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mary Trzewiczek, tu mój mąż Ignacy Trzewiczek. Opowiadamy, staramy się opowiadać o grach, ale też zahaczamy inne tematy społeczne, bo przecież jesteśmy sobie tutaj takimi ludźmi, co żyją i sobie różne rzeczy robią, nie? Co u Ciebie? Dzisiaj mamy podsumowanie miesiąca, więc Ignacy zamiast rozmawiać tutaj teraz na antenie, to jakieś tam tajemne notatki robi, statystyki, zapisuje te 500 komiksów, które kupił, z czego 3 przeczytał, 4 wyrzucił, jest na minusie. Wielu z Państwa w takim razie zapytuje, jak było na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi. Byłeś na całe 2 godziny, nie? Byłem tam przez kilka godzin, spotkałem dużą część braci planszówkowej. I spieszę Państwu z relacją z tej imprezy. Po pierwsze, popełniłem gigantyczny błąd, gdyż w swojej pysze byłem przekonany, że ogarniam już temat komiksów, że jestem tam jak kierownik na dzielni i że mogę tam jechać. Niestety jednak jest różnica taka, że faktycznie w grach planszowych się znam i wiem, jaki autor, jaki wydawca, gdzie wydaje, co wydaje, czy jest dobry, czy jest... W sensie idę na targi Essen i tam zagubiony nie jestem. Nawet jak nie mam jakiegoś większego researchu zrobionego, to po prostu wiem, co się dzieje w branży. No i jakoś tak na bezczelnego tam pojechałem, że bez przygotowania. No i po 15 minutach też w ogóle nie wiedziałem, który wydawca, jakie komiksy wydaje, w zasadzie którą serię zbieram, co w zasadzie chciałem kupić, a co nie. Ostatecznie zakończył się tym, że z komiksów, które miałem na mojej wishliście, czyli tutaj byłem tak w schowku mam na gildia komiksów, które chcę kupić, to z tych wszystkich komiksów, które chciałem kupić, to tylko 2 kupiłem. Ale jeszcze to kupiłem jakieś inne komiksy, co w ogóle nie planowałem ich kupić, tylko mi się pomardało. Na tym polegają targi. No jest to pewien urok targów, ale totalnie mi się pomardało wszystko. I to była krytyka moja, mnie w sensie. Czy samokrytyka? Samo, a teraz ja muszę inne rzeczy pokrytykować. Czyli też za ofensywnie już pojechałem. Za ofensywnie, wystarczy, że z siebie skrytykowałeś, jesteśmy z ciebie dumni. Ale faktycznie jest coś w tym, co mówisz, bo ja całe życie czytając kryminały i powiedzmy w dużym stopniu też reportaże przeróżne, jak zdarza mi się być na jakichś targach książki, to właśnie mam dokładnie takie samo wrażenie jak ty, że powiedzmy jest tam kilka wydawnictw, nawet nie oporów, tylko wydawnictw, które wiem, że właśnie mają fajne czy kryminały, czy reportaże, zawsze tam sobie idę. A po drodze zahaczam o wiele różnych i się okazuje, że kurde, jeszcze to napisali i wtedy kupuję jakieś inne książki. Albo gdy kiedyś u nas... Których nie czytam, bo i tak czytam to na Kindle. Później kupuję na Kindle, no co ci poradzę. Oprócz tego, kiedyś to w Katowicach były takie targi, nie wiem jak się nazywały, też targi książki i czegoś tam jeszcze. I tam wtedy w ogóle odkryłam bardzo dużo takich malutkich wydawnictw, których w ogóle pewnie bym w życiu ich nie namierzyła nigdzie, no bo gdzie... które też pisały bardzo fajne, nawet kilka fajnych książek stamtąd wtedy przyniosłam. One niestety nie są na Kindle, co jest niefortunne, bo to tak jak mówię, małe wydawnictwa, więc pewnie jeszcze nie zainwestowały w tę wersję cyfrową, chociaż może to nastąpi. Natomiast też byłam taka zdziwiona, że kurczę, tyle fajnych książek, a ja o nich nie wiem. No więc jak już Państwo pytają o moje narzekanie. Znowu? No przyszło dużo zapytań w komentarzach, widziałem, żebym bardziej narzekał. Strasznie mi się te targi nie podobały, jeśli chodzi o profesjonalizm. I bardzo daleko im jest do nazwania ich międzynarodowe targi komiksu. Jakby tam, że nie było tam ludzi z innych tam nacji. Ktoś przyjechał z jakiegoś tam Berlina czy z jakiegoś innego Paryża, to by tam się rozejrzał i powiedział, chyba trafiłem pod zły adres. Generalnie stoiska wyglądały tak paździerzowato, że ja 15 lat temu z oraczem bez pieniędzy robiłem ładniejsze stoiska niż oni. Zero plakatu, zero roll-upu, zero czegokolwiek po prostu. Szłaś po prostu przez stoiska. I tak są na targach książki, które Państwo pewnie tam znacie z internetu albo z własnego doświadczenia. Takie zwykłe białe ścianki wystawowe. Komiks rozłożony na ladzie i anime, ani B, ani kukuryku. Katastrofalnie to wyglądało. Żaden z wydawców oprócz Edmontu. Bo targi chyba komiksu i tak jak targi książki, one się odbywają na gotowej zabudowie. Czyli to nie jest tak na przykład na Perkonie czy gdzieś, że my jedziemy i swoje stoiska budujemy. Tylko tam są już gotowe stoiska, które sobie wynajmujesz, dlatego one są wszystkie takie same i takie brzydkie. To jest aluminium połączone z pleks.
jakąś tekturą i tak dalej. Miałabyś rację, gdybyś mnie przerwała, bo właśnie chciałem powiedzieć, że jako jedyny Egmont potrafił to wszystko zrobić. Egmont jakoś miał wykładziny, Egmont jakoś miał stoliki, Egmont miał jakoś wystawione komiksy w takiej, tak jak w Tesco, w takie ładne rzeczy, tam można było pochodzić. I drugi wydawca Scream Comics, który też jakby minimalnie lepiej wyglądał. Natomiast cała reszta, po prostu totalny badzie, po prostu wszyscy się zdali w jedno. Więc z jednej strony sam siebie skrytykowałem, że oni mi się wszyscy pomerdali, a z drugiej strony żaden z tych wydawców nie postarał się jakby, żeby wyskoczyć. Tak. Po prostu dramat, absolutna amatorszczyzna. I ja rozumiem, że branża komiksowa nie ma pieniądzorów, że to jest niszowe, ale tak jak mówię, ja lat temu 15 też pieniądzorów nie miałem, a z Oraczem wstawaliśmy na głowie, żeby na takich konwentach, gdzie się jeździło po całym kraju, żeby ludzie zapamiętali, że ten wydawca Porta to jest fajny rzecz. Ja rysowałem nawet plakaty farbami plakatowymi na papierze pakowym, jak nie było pieniędzy na plakaty, ale coś tam robiliśmy. Więc tutaj olbrzymia, gigantyczna, żółta kartka dla wszystkich wydawców komiksowych oprócz Scream Comics i Egmont za przygotowanie żenujących stoisk. Teraz chciałem ponarzekać. O matko, znowu? Mam całą listę tutaj, no. Narzekania. Tak. A możesz ją skreślić? Jak tylko skończę narzekać, tak. Chciałem ponarzekać na, i to dotyczy, także na to narzekałem za czasów Perkonu jeszcze. Za totalny miszmasz stoisk. W sensie idę szukać komiksów, a tam nagle się okazuje, że jak sprzedają wodę gumową. Tam taką, jak się nazywa takie? Woda gumowa. No te buble gum, coś tam takie żółte. Bubble tea. Bo to gówno to właśnie. To jest pyszne, jak gówno. I wiesz, tu są rozłożone komiksy, a tu jesteś dzieciaki, po prostu stoją w kolejce, kupują jakieś buble coś tam. Krok dalej, sprzedają jakieś... Ty jesteś stary, ja nie mogę. Tak, bo ja mam przynajmniej kupić komiksy, a nie z jakimiś nastolatkami. A jakbyś przyszedł z dziećmi, to co byś zrobił, żeby ich zapłacić dziuba, żeby tak, chwilę stały cicho? Powiedziałbym, idźcie do tamtego innego regionu tych targów, tam są dla was zabawki. A jakby nie mogłeś same, tylko z tobą? No to ja bym tych targów nie zorganizował. Generalnie mega mi się nie podobało, że wszystkie stoiska były nawzajem wymieszane i musiałem się przeciskać przez jakieś głupoty, jak szukałem komiksów. I co ciekawe, jedyne co było niewymieszane, to gry planszowe, żeby w ogóle w innej bo nie wiedzieli, co z nimi zrobić i je wydzielili. Tak. I tam i potem szło się jedną częścią targu i tam były same z kolei paszówki. W ogóle nie liczyłem tego, a może powinienem, może Państwo to zliczyli. Mam wrażenie, że było więcej wystawców planszówkowych niż komiksowych. Dobra, zamykamy ten temat, musimy skończyć na szukaniu, tak żeby głowa mnie rozbolała. Nie, jeszcze nie skończyłem. Kolejny punkt to jest strefa planszowa. Byli wszyscy wydawcy gier planszowych w Polsce oprócz portalu. Były tam turnieje, były pokazy nowości. Były pokazy gier, które będą nadchodziły. Były spotkania z gośćmi na takiej mini scenie z mikrofonem i tam mówili. Przepraszam, ktoś tam słuchał. I generalnie to wyglądało całkiem spoko. Tak jak taki mały komentarz. Spotkałeś dużo znajomych fajnych? Właśnie byłem zaskoczony, że faktycznie pojechałem na targi komiksy, tam co chwilę wpadłem na kogoś znanego. No bo to Łódź to jest taka w środku trochę, nie? Chyba tak. Tak to właśnie chyba wyglądało, że ludzie z testnych konwentów to stwierdzili, ja niby komiksy, ale też pojadę. I faktycznie dużo spotkałem znajomych twarzy. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić... Tim Figba. Nie. Chciałem pozdrowić z tego miejsca fana, który przyszedł na te targi z instrukcjami moich gier i z Flamastrem, żeby je zautografować. I gość był zawzięty, że on mnie w tych targach gdzieś znajdzie. Po tych 1500 ludzi, że mnie wyszpera. I mnie wyszperał. Więc nie wiem, czy on zwiedzał targi, czy zwiedzał, patrzył po stoisku, czy patrzył po ludziach, jak idą, że szukał wysokiego, chudego, łysego w maseczce. Ale mnie namierzył, podautografowałem mu i było zrobić. Wiecie, to są takie czasami dziwne właśnie zdarzenia. Nawet dzisiaj, dlatego o tym wspominam, ale dzisiaj szukałam pewnego zamówienia w takim naszym jednym z systemów i szukając, przeglądałam go powiedzmy według jakiegoś klucza i tych zamówień tam było jakieś 1000 coś i ja w tych 1000 coś 4 razy z rzędu trafiłam do tego samego klienta. Całkowicie przypadkowo, używając różnych kryteriów wyszukiwania, gdzie w ogóle mi nie powinien ani razu wyskoczyć. Za czwartym razem, ponieważ się bardzo charakterystycznie nazywał, jeszcze był z takiego miejsca, które chciałabym odwiedzić, więc mi wpadł w pamięć. I to było po prostu niesamowite. Przyjdziemy gdy do Islandii? Proszę? Chciałem dalej narzekać. Czy mnie słuchasz, czy nie? Bo słucham cię, ale muszę tutaj napisać. To ja poczekam. Dobrze. Już mogę narzekać? Możesz. Chciałem narzekać, że widzę, że mnie jeszcze nie słuchasz tego mojego. No słucham cię narzekania, no. Że komiksy są strasznie ciężkie i kupiłem sobie jeden komiks, drugi komiks, trzeci komiks, piąty komiks i stwierdziłem sobie, kurczę, ja już tego nakupowałem, już nie mogę tego unieść, bo to ważyło 70 kg. Wszystko w twardej oprawie na papierze kredowym i stwierdziłem, to już ja się podaję, idę do domu. I faktycznie pojechałem do domu i potem przyszedłem do domu. Mówię, że byłeś 2 godziny na tych targach. I się okazało, że w sumie to nic nie kupiłem.
Ja w ogóle, jak ty wyjeżdżałeś, to chciałam ci dać tą taką czarną, mam taką czarną torbę babciową, zakupową, to chodzimy na targ, ona ma kółeczka, jest bardzo wytrzymała, nie jest jakaś w ogóle pancerna, mamy ją chyba z 10 lat. I to jest jeszcze w ogóle, zrobię dygresję, to jest w ogóle torba, którą kupiłam, jak kiedyś jechałam nad morze z dzieciakami, żeby cały ten burdel, który się dzieci ciągnie nad morze ogarnąć, kupiłam sobie w Ikei taką dużą czarną torbę zakupową, na kółkach, taką babciową i ta torba wytrzymała wydmy, piaski, drogi leśne, ciąganie wszystkiego, co się tylko da i do tej pory ją mamy i faktycznie jest nie do zdarcia. I właśnie myślałam, że ją sobie weźmiesz i później jak poszłam z początku, że jej nie wziąłeś, to mówię, kurczę, chyba jakieś małe zakupy będą. Ostatecznie kupiłem 11 komiksów, a planowałem kupić minimum dwa razy tyle. Tylko tego nie ogarnąłem. Było to tak ciężkie, jak to niosłem, że mówię, chyba już nakupowałem się dość. Miałeś plecak, wziąłeś plecaka, nie wziąłeś. W ogóle jakoś wyszedłeś tak nagle i... Generalnie tak. Generalnie, bardzo przepraszam, byłem źle do tych targów przygotowany. Za rok pojadę z wishlistą, z planem stoisk, kto gdzie jest, bo oni mi się wszyscy pomylili, z lepszym plecakiem. Może się umówię z jakimiś fanami. Za rok jedziemy tam na 3 dni i zrobimy sobie imprezkę. Z fanami się spotkamy. Ale generalnie mnie zrobię... Festiwal komiksu, proszę się ogarnąć i wyglądać jak festiwal komiksu, a nie jak jakiś pazierz. Czyli girlandy, lampiony. Nie, no, po prostu jest żenujące te targi wyglądały. Ja nawet nie robiłem zdjęć. Dobra, podsumowanie miesiąca. Nie. Więc ja tak. Państwo się zapytują, jakie gry ostatnio kupiliśmy. Nie, ja też mam dosyć tego jeczenia. No. Chciałem się pochwalić, że w tym tygodniu przyszła do mnie paczka z komiksami, które zakupiłem w wakacje. W wakacje odbywało się coś, co nazywa się coroczne GMT Sale. No właśnie, to sale. Takie coś, ile żebyś indeks leży. To jest do tego indeksu. I GMT to jest wydawnictwo gier wojennych. Państwo wiedzą, że bardzo sobie cenię to wydawnictwo. Kilka tygodni temu recenzowaliśmy z Marzeną, moją żoną Mary, grę Space Empires 4X z tego właśnie wydawnictwa. No i ja na tej... 4X? 4X. Możesz tylko to wygonić? Nie, bo on właśnie przyszedł. Przyszedł być hałas. Jak to kot, no. I na tej fali zainteresowania i radości z tego, że Merzon gra w tą grę w Space Empires 4X, kot zaraz zginie, bo mu rwę łeb po prostu. Zakupiłem w Summer Sale GMT dwie gry i one przyszły do mnie. No więc przyszły troszkę późno. One z tej Ameryki musiały pewnie dopłynąć. Czy to jest to, co ma 1 000 000 bloczków? 1 100 000? Tak. A zapowiada się za bardzo. I proszę Państwa, te gry, które do mie dotarły, jedna nazywa się Nevsky. Jest o arcy ciekawym okresie historycznym, bo opowiada o wojnach w krajach bałtyckich w czasach średniowiecznych. Bardzo interesujący okres historyczny i Mary się już nie może doczekać, żeby ze mną w to grać. Tak. Nevsky. I jest to ciekawe, głównie ta gra opowiada nie o bitwach, ale o kłopotach logistycznych tamtego okresu historycznego. Nie mieli internetu. I nie mieli jak dojechać tymi wozami w tym deszczu z tymi prowiantami. Więc tutaj będziemy mieli zupełnie inne podejście do gier wojennych, w sensie, czyli logistyka. Jak to jest chleb, który rozmaka na deszczu, tak? Tak jest. I bardzo się mogę doświadczyć, że w tą grę grać. Ma tylko 70 stron instrukcji pewnie. Troszkę te bloczki nie pokryłem. A druga gra... O, bo faktycznie kupiłem jeszcze jedną. Faktycznie wspomniałem. Dobra, to po kolei. Jeszcze gra Man of Iron. No. I to są trzy gry w jednym pudełku. To są te gry wojenne, bitewne, które opisują... Generalnie są takim ogólnym silnikiem do gier średniowiecznych, do bitew średniowiecznych. O nie. One tam lecą od okresu 1100 do 1400 czy 1500, chyba 1400. I tam jest masa scenariuszy, w różnych scenariuszach różne wojska się są wykorzystywane. I tam w tej grze z kolei jest pierdyliard takich mikrożetonów, jak w dawnych grach wojennych. W sensie żetony, które mają wymiary 2 mm na 2 mm i różnią się jedną statystyką. I jest i tam pierdyliard. I Mary właśnie mówiła, że chciała spróbować takiej gry. Nie, nie, nie. Po pierwsze okres średniowieczny. Ja przypominam, że ja w życiu nie oglądałam, nawet nie wiem, czy ja teraz strzelam, nie strzelam, żadnych pieprzonych rycerzy, gladiatorów, wszystkiego, co lata w zbroi, morduje, tłucze, rzuca oszczepami, strzela z łuku. Nienawidzę tego okresu. Dobrze, to na szczęście także w tym tygodniu przyszła do mnie gra, którą kupiłem w preorderze i także do mnie wreszcie dotarła. Gra nazywa się This War Without Enemy. A nie Of Mine? Czyli nie. This War Without Enemy, czyli gra wojna bez przeciwnika, bez wroga. I to jest gra, która się dzieje z kolei w latach 1600 albo 1500, czy już później. W Wielkiej Brytanii, kiedy tam jest wojna domowa, jakieś tam protestanci, reformanci, jakieś takie historie się dzieją. Więc to już nie są średniowiecze. I ona ma bloczki. I ona bardzo ma ładną ilustrację i bardzo ładną planszę. I ona ma na Kickstarterze i potem ja sobie kupiłem w preorderze i się nie mogę doczekać. Więc trzy gry wojny do nas przyjechały. I to jest bardzo świetna okoliczność, ponieważ moja Maryś powiedziała, że ze mną zagra w nie kiedyś. Kiedyś.
coś mówiła w sensie, że po moim trupie coś takiego. Co u ciebie słychać? A co u mnie słychać? Patrzę, wiesz co, czy kot nam za chwilę kabla z mikrofonu nie odłączy, ale na razie widzę, że jakoś się wyplątał stąd. Wiesz co, ja akurat dzisiaj wyjątkowo przygotowałam się do tego, żeby zrobić podsumowanie miesiąca. Ty pojechałeś z narzekaniem na targi, potem zaczęłaś opowiadać, co kupiliśmy, zamiast powiedzieć, co zagraliśmy. I troszkę się zagłupiłam, muszę przyznać, w tym całym tutaj, co tu się dzieje. Więc... Bardzo wielu z Państwa zadaje się pytania o otwarty sezon siatkarski. Właśnie, to otwarty sezon siatkarski. Dzisiaj byłam z Leną na chwilkę na kawie po jej szkole, po mojej pracy. Poszliśmy z psem, bo Gliwice miasto przyjazne zwierzętom. Ja się wszędzie z tym psem ładuję i na szczęście nikt mnie jeszcze nigdzie znikąd nie wyrzucił. I chwała im za to oczywiście, bo to jest fajne, że tak można sobie pójść z psiakiem i po prostu wejść do knajpki, do kawiarni, gdziekolwiek. I do czego zmierzam? Zwykła lodziarnia, jakaś tam kawka, jakieś tam lody, parę stolików i całkiem spory telewizor i relacja siatkarska na tym. Leciało sobie w Polsat Sport, chyba się to nazywało. Gdańsk, Katowice akurat. Lena się nawet wkręciła, coś tam oglądała i komentowała. Było to fajne. No więc właśnie ruszył sezon siatkarski. Bardzo wszystkich zapraszam do oglądania na Polsacie. Bardzo dużo zespołów ze Śląska. I to będą w czubie tabeli, to są mocne zespoły. Natomiast ja jestem takim, jak Państwo wiedzą, fanem siatkówki od niedawna, od kilku lat dopiero. I wciąż wielu rzeczy nie ogarniam. I ci Państwo, którzy się na siatkówce bardziej znają, gdyby mogli w komentarzu pod YouTubem wyjaśnić, jak to jest, że siatkówka, która jest zespołem bardzo... sportem. Zależnym od zgrania, bo musi przyjąć, ten musi wystawić, ten musi wyskoczyć właśnie w momencie, żeby się nie minął z piłką. Wymaga mega zgrania zawodników. Natomiast okienko transferowe w klubach siatkarskich polega na tym, że sześciu wypada, sześciu wchodzi. Zupełnie totalne. Wszystkie składy się totalnie przemieszały przez ten sezon. Trzeba się na nowo uczyć wszystkich składów. Zaksa, która ma wicemistrzem, ma po prostu totalnie inny skład. Jastrzębie, które było mistrzem, zupełnie inny skład. Zawiercie, inny skład. Jak to jest, że w piłce nożnej, gdzie w zasadzie kopie do przodu piłkę i tyle, te transfery są bardzo rzadkie de facto, a tutaj po prostu wszystkie się wymieniają. I z czego to wynika? Bo ktoś mi to w YouTubie wyjaśnił, to bym bardzo był zobowiązany. Przy okazji, taka oboczność poruszyła śmieszny temat, na który dzisiaj właśnie z Leną też rozmawiałam a propos siatki. Ona, wiadomo, zaczęła te treningi siatkarskie, jest bardzo wkręcona, bardzo jej się to podoba i mówi, że ostatnio trener do niej właśnie zrobił taką małą przemowę, że słuchajcie, wy się musicie komunikować ze sobą, jak gracie, komunikacja werbalna też, jakieś gesty takie, które sobie ustalicie na meczu i w ogóle. I Lena mówi, że to ich sparaliżowało na cały trening, dlatego, że wszystkie patrzyły po siebie, po sobie i zastanawiały się, która coś powie do której, bo nie wiedziały, co one mają mówić. Ej, podaj ty, Kaśka, tu stoję, czy co? I mówi, że po prostu zapadła całkowita cisza wtedy na treningu. I tylko się patrzyły na siebie wyczekujące, która pierwsza rzuci jakimś hasłem, więc chyba coś nie pykło. Ja bym mógł ten trening im poprawić, bo jestem dobry wydzieraniu się na boisku. Po co byś się miał tam wydzierać? Jak one są grzeczne i... Ale ja umiem, dobrze to umiem robić. Tak, dlatego się wyrzucili z drużyny. Ja sam się wyrzuciłem. Dobrze. To przejdziemy do innego działu? Przechodzimy wreszcie. W co graliśmy? No przecież to będzie w podsumowaniu. No nie, bo ja to zrobię, jest taki podsumowanie, to tylko takie... No, że chciałem, obiecałem, że to mówię, że zagrałem w grę Nemesis. Okej, okay, no to dalej. Kolejny dział? Aha. No nie, no. No wszyscy grali w Nemesis następne, pyk, pyk. Jak tylko jesteś spóźniony strasznie. Podobało mi się. To dobrze. I tyle? No, ale nie wiem, że jest ten kaszel. Nie będziemy w to razem grać, będziemy. Prawda? Będziemy. Tak. O, to już gorzej troszkę. No i chcę teraz. A czemu będziemy? No to fajna gra jest. Dobrze. Ale leży u nas od dawna, nie? Bardzo dawno. Dwa lata. Nie, no. Nie, nawet nie dwa lata, rok. Nie. Dostałem ją w prezencie podczas COVID-u. No, czyli dwa lata. Czyli rok. Dwa. COVID robił za szeroko. Czy możemy rozmawiać o grach planszowych w tym podcaście? Możemy. Czy zacząłeś? No nie, ja zacząłem, chciałem zrecenzować grę, ale nie dałaś. Chciałeś zrobić recenzję Nemesis dwa lata po wydaniu? Nie, pięć po wydaniu. I się wkurzył. Słuchajcie, każda żona zna takie słowa klucze, które powodują, że mąż się od razu zacina i zarobi nerwowy. Nie, jak właśnie użyłam. Tak, bo ja chciałem... Następny punkcik. Co? Ja chciałem, proszę w koło, co jesteś powiedzieć. W 2018 wyszła ta gra. Tak już mówię, że to lata. Ją masz. Nie, ja ją mam od zeszłego roku. Możemy przyjść do kolejnego? Możemy. Ja pamiętam, jak ona przyjechała. Wszystkich, którzy chcieli wysłać recenzję na Messi, bardzo przepraszam. Ale będzie komentarzy. Proszę, proszę, prezesie, powiedz coś o Messi. No fajna gra i tyle, to wam musi wystarczyć. Podsumowanie miesiąca. Podsumowanie miesiąca. Proszę Państwa, w miesiącu podsumowaniu za nami jest fatalny miesiąc wrzesień, w którym dużo rzeczy się działo, to opowiadaliśmy co tydzień podcasta, czy jakieś wyjazdy, niewyjazdy, choroby, no masakry się działy. I w tym miesiącu udało mi się, tutaj sprawdzam w moim mistrzowskim zeszycie,
miesiąc wrzesień. Kupiłem dwie książki, przeczytałem dwie książki i to się Państwu przyznam, że wcale ich nie przeczytałem, tylko je odsłuchałem jak audiobooki w samochodzie, bo bardzo dużo spędziłem czasu w samochodzie w tym miesiącu. Nie mam bluetootha w samochodzie. Więc tutaj wszedłem na zero. Kupiłem trzy komiksy. Co? Że to przeczytałem dwa komiksy. Kupiłem trzy, przeczytałem dwa, jestem na minus jeden. W ogóle jak kupiłeś, przecież z targów przywiozłeś. Nie, to było miesiąc później. Potem było. Więc generalnie nic nie przeczytałem, nic nie przeczytałem. Cały czas siedziałem w samochodzie w tym miesiącu, ale Państwo się nie martwią, ponieważ... Na przykład do Monachium, a potem z Monachium pojechałem do Fryzburgu. A, no tak zapomniałam, że ty zrobiłeś wycieczkę po Europie. Faktycznie. Twoje... przypomina. Nie, muszę teraz zrobić dygresję, którą być może już na podcaście robiłam, ale to jest dosyć śmieszne. Przypomniało mi się a propos podróżowania podczas pandemii, że jak się zaczęła ta pandemia i było jeszcze tak bardzo, bardzo ostro, jak się przekroczyło granicę, to od razu trzeba było mieć testy i tak dalej, to pewna nasza, właściwie moja, znajoma jechała w jakąś delegację, nagle się zorientowała, że jest pod czeską granicą, a bardzo nie chciała być pod tą czeską granicą, bo gdzieś tam miała obok być w jakimś hotelu. I niestety uświadomiła sobie, że jak ona przejedzie tą czeską granicę, to będzie musiała odbyć kwarantannę. Więc spowodowała niewielki korek, stojąc pod czeską granicą, kręcąc głową do celników, bo oni tam oczywiście kontrolowali, wtedy to był taki niefajny czas, że ona nie przejedzie. Absolutnie. Oni się pytali, czemu. Ona mówi, że nie może. Z końca w końcu jakoś się dogadali. Ale ponieważ ona jest bardzo, bardzo, bardzo w kolorze blond, no to mówi, później właśnie opowiadała to jako taki totalny dowcip, że poprosi sobie blondynkę pod granicą, która stoi i mówi po prostu, że ona nigdzie nie jedzie, nie ruszy, a za nią korek samochodów, bo ona przez granicę przejechać nie może. I teraz możemy do podróży przejść. Twoje miejsce 10. Wiesz co, ale znowu zaczynasz miejscami. Ale chociaż czekaj, może by nawet miało to 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No mam 9, to tutaj 10. A chociaż nie, czekaj, to będzie śmieszne. No nie wątpię, Państwo już mieli do śmiechu. Nie. Nie dałaś mi zdecydować na miejsce. Nie. No, miejsce 10 będzie przygoda kulinarna. Bardzo prostacka, kulinarna. Otóż ja, będąc sobie w Sylgrosie, który jest moim ulubionym miejscem do robienia zakupów raz w tygodniu, odkryłam coś takiego, co się nazywa placki ziemniaczane w proszku. Jest obrzydliwe. Firmy Knorr. Ponieważ ja uwielbiam placki ziemniaczane, po prostu mogłam się nimi żywić. Kupiłam sobie taką kilogramową paczkę i od 2 tygodni żywię się plackami ziemniaczanymi. To jest moje odkrycie września, pozycja numer 10. Wreszcie nie muszę trzeć ziemniaków. Ani w blenderze, ani w czymkolwiek mam gotowe. Jesteś żenująca, ja to jestem robię. Jestem żenująca. Pyszne placki ziemniaczane z przepisu z YouTube'a, a ty po prostu... Ale ty mnie robisz już raz na 3 miesiące, a je potrzebuję codziennie. I to jest takie piękne podsumowanie tego podcastu i to, że Państwo tego słuchają, to Państwo współczuje. I dlatego my w życiu nie wygramy żadnej nagrody. Że to jest podcast o grach planszowych. A placki ziemniaczane na topie, na miejscu 10 jest placki ziemniaczane. No i... Ale kto nie lubi placków? Niech pierwszy rzuci kamień, no. Nie, się rozpłaczę. Ty już narzekałeś dzisiaj wystarczająco. Dajesz to twoje miejsce 10. Pewnie nie jest kulinarne. Ja nie chcę, nie, ale my słuchajcie, oglądamy nie na tym... Nie chcę sobie wywindować w górę tego podcastu, dobrze, jak tego wiecznie, jak ta kotwica po prostu w dno ciągniesz. Bo ja jestem twoją żoną ulubioną. My na YouTube oglądamy sobie Jean-Pierre'a, który prowadzi vloga kulinarnego. Ignacy już o niej parokrotnie mówił. I to jest zarobisty gościu, który po prostu do każdej potrawy dolewa bourbona albo cokolwiek innego ma pod ręką. I właśnie ciekawa jestem, czy gdyby on robił placki ziemniaczane, to też by tam coś takiego się pojawiło. U mnie na miejscu 10, bo już mam taki komiks, który przeczytałem, jeden z 2 czy 3 komiksów, jakie przeczytałem w minionym miesiącu. Komiks nazywa się Czarna Wdowa. Jest to komiks Marvela, który pięknie mi się spiął z oglądaniem filmu Czarna Wdowa w kinie. I komiks, tak samo jak film, jest historią szpiegowską, w którym Czarna Wdowa tam rozwiązuje taką szpiegowską, bardzo prostą historyjkę, kopie wszystkich po ryju. Jest zawsze zwycięska, jeździ szybko na motorze, robi dużo wybuchów, wszyscy ją ścigają, wszyscy ją zdradzają. Jeśli byliście Państwo w kinie na tym filmie i ten film wam się spodobał. Jeśli lubicie takie po prostu proste, wybuchowe kino, klasy szpiegowskie, to można sobie pójść do internetów, kupić sobie komiks Czarna Wdowa i on jest dokładnie kalką tego filmu. Oczywiście jest to zupełnie na fabułę, ale mówię o gatunku, o przeżyciach. Przeczytałem, zapomniałem. Zabili go i w kolekcji komiksów nie zostaje. Wyleciał z kolekcji komiksów. Spędziłem miłe 2 popołudnia. Patrząc jak na tamtych ruskich agentów kopie po gębach. Co u Ciebie działa? U mnie. Skoro placki tak bardzo skrytykowałeś, to powiem Ci, że... Spróbujesz podbić stawkę. Proszę? Podbijesz stawkę. Dobra. U mnie na miejscu 9 będzie znowu jakby przeżycie. Tym razem nie kulinarne. Zresztą trudno placki z paczki nazwać przeżyciem kulinarnym, ale to taka ogólna radość mi dopadła.
Jest w Gliwicach kawiarnia, w której udało mi się w tym miesiącu spotkać z koleżanką, która przy okazji tam była z drugą koleżanką i było to zarobiste spotkanie, bo jest to dziewczyna, z którą w ogóle się nie poznałyśmy, nie wiedziałyśmy, że to jesteśmy my. Nie widziałyśmy się naprawdę kupę lat, jak jeszcze nasze dzieci były całkiem małe i to było bardzo fajne spotkanie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest właśnie moje jakby kolejne odkrywanie miasta, że są takie miejsca, gdzie jak ja pójdę, to wiem, że prawie zawsze spotkam kogoś znajomego, gdzieś tam się na kogoś napotoczę i to jest naprawdę bardzo fajne. Ja teraz przepraszam, muszę oddzwonić, bo Paco jeździ moim autem i właśnie dzwoni. Ja Paco się nie zdrażam, zostajcie Państwo w dobrych rękach, więc jedziemy z chłopcem. Więc jak już Państwu mówiłem w poprzednim podcaście, tylko nie dała mi Marzena dokończyć, na Kickstarterze właśnie odbywa się kampania do gry Myth and Goal. Myth and Goal, czyli mit i goal. I dla wszystkich z Państwa, którzy kiedy opowiadamy o grze Blood Bowl, czyli tym bitewniaku o piłce nożnej w futbolu amerykańskim, byliście zaintrygowani, zaciekawieni, no to tutaj Państwu polecam grę Myth and Goal. Jest na Kickstarterze jeszcze przez jeden tydzień, ponieważ tam w bardzo dobrej cenie, pamiętasz, ile tam to kosztuje? Za stówkę jest zwykły plecz, czyli za te jakieś 450 zł, tylko troszeczkę drożej niż te wszystkie wątki Games Workshopu, a dostajemy po prostu milion figurek, tam sobie jest 5 czy 6 armii w środku, plus masa odblokowanych stretch goli. I grę tą projektował człowiek, który robił o czym mówimy? Blood Bowl Blitz, czyli okay. Taką szybszą wersję Blood Bowla, którą też ostatnio recenzowałem i grywaliśmy. Więc bardzo zachęcam, żeby się temu przyjrzeć, bo można po prostu dostać masę figurek i reguły, i karty, i plansze, i makiety, i wszystko w takiej umiarkowanie dobrej cenie Myth and Goal na Kickstarterze. Tymczasem moje miejsce dziewiąte to jest film Profesor i Szaleniec, który obejrzałem. Co? Profesor i Szaleniec, który obejrzałem na serwisie HBO streamingowym. No jest to, Państwo nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, że ja lubię takie filmy, które są dokumentalne, ale fabularne, czyli oparte na prawdziwych wydarzeniach, ale tam są różne dziwne rzeczy. I Profesor i Szaleniec, jest to historia, która opowiada o tym, jak powstawał słownik Oxforda. Aha, to coś mi opowiadałeś faktycznie. I jest to faktycznie szokujące, raz, że to faktycznie brały w tym udział bardzo ciekawe osoby i jeszcze faktycznie jest tam i na końcu tego filmu jest to podane i potem jeszcze sobie sprawdzam na Wikipedii, że to naprawdę ten film opowiada prawdziwe umiarkowanie wydarzenia. Ale sobie wymyśl, jak ci goście bez internetu, bez komputera, bez Google'a, bez Excela, tylko na takich fiszkach pisząc piórem, spisali wszystkie wyrazy, jakie są w języku angielskim, tak po prostu pierwszy słownik Oxforda. Nie chcę Państwu za dużo spoilerować z tego filmu, ale oni tą grupę, która się tym zajmowała, która się zdecydowała, że spisze wszystkie wyrazy i zbuduje ten słownik, byli zabudżetowani, żeby byli przewidziane, że zrobią to pomiędzy 3 a 5 lat, im zajmie zebranie tych wszystkich wyrazów, opisanie ich do słownika, a ostatecznie zajęło to wiesz ile lat? 8? 70. 70 lat powstał, po 70 latach dopiero ten słownik został skompletowany i wydrukowany. Bardzo fajny film, oparty na prawdziwych wydarzeniach. Profesor i Szaleniec, bardzo Państwu polecam. Maryś, twoje miejsce 8. Pozdroliłam wszystko. Wiesz co, u mnie miejsce 8 znowu będzie takie troszkę ogólnik, szczerze mówiąc, ale to dlatego, że no, to co zawsze powtarzam, jesteś osobą bardziej stacjonarną, więc więcej czasu spędzasz nad takimi rzeczami, które później możesz tutaj opowiedzieć. Dla mnie na miejscu 8 jest jesień w mieście. Ja nieustannie po tym powrocie naszym do miasta jestem zachwycona tym, co się dookoła dzieje. I to jest to, czego też na wsi nie doświadczałam. Dlatego, że jesień na wsi jest naprawdę przepiękna i teraz nawet byłam tam u nas w domu na wsi i jest cudnie. Natomiast ja uwielbiam spadające na chodnik i w parkach też szeleszczące liście, jak idę z psem i to jest coś, czego jakby na wsi nie ma. Jestem zachwycona kolorystyką i tym wszystkim, tym zapachem, tą mgłą. To pewnie na wsi, no oczywiście, że jest tak samo piękne, ale ponieważ dla nas jest to pierwszy raz od wielu, wielu lat, ten powrót do miasta, to zachwyca mnie to nieustannie. No ale to jakby niewiele ma wspólnego z planszówkami niestety. Punkt 8, Gliwice 2. Miasto ogólnie. U mnie na miejscu 8 Space Dealer. Rączka w górę, kto z Państwa, rączka w górę, kto z Państwa zna grę Space Dealer? Gra Space Dealer była... To było miejsce, przepraszam, która? U mnie 8, u Ciebie też 8. Gra Space Dealer była hitem pierwszych pionków. Mówimy o czasach sprzed tam 15 lat. Hitem Essen. Ileś tam egzemplarzy z Essen trafiło do Polski, trafiło do tego naszego fandomu, raczkującego fandomu gier planszowych. I fakt na tych pierwszych pionkach to było wielkie, wielkie wydarzenie. Była to gra w czasie rzeczywistym rozgrywana,
czyli bez żadnych tur, bez żadnych takich historii, tylko wszyscy grają na raz i rundę wykonujemy zgodnie z klepsydrami. Każdy gracz ma dwie klepsydry i kładzie te klepsydry na różnych polach akcji. Jak ta klepsydra się przesypie, to akcja została zrealizowana i wtedy możemy położyć na inną akcję. Bardzo prosta mechanika. Natomiast wtedy była to bardzo rewolucyjna rzecz, byśmy wtedy wszyscy w Space Leaderze zakochani, był bardzo mocno grywalny. No i minęło te 15 lat i na Trzewiczkon trafiła kopia Space Dealera i ja mówię, no to grajmy, wspominajmy dawne czasy. Wciąż ta gra jest bardzo fajna. Trzeszczy tam wszystko, pod względem komponentów to aż trudno wierzyć, jak nasz rynek się rozwinął, jak o wiele lepiej teraz gry są wydane, jak ładniej wyglądają, jak mają lepsze komponenty, jak mają lepszą ikonografię, wszystko faktycznie przepięknie widać, jak ta branża się rozwinęła i sprofesjonalizowała. Natomiast sama ta gra jest nadal bardzo fajna, więc jeśli gdzieś na jakichś antykwariatach, na jakichś używkach, na jakichś mat trade'ach zobaczycie grę Space Dealer, to polecam, w tej grze wcielamy się w kosmiczną korporację, która produkuje surowce, jakieś tam nie wiadomo jakie, nieistotne, i próbuje do innych federacji te surowce sprzedać. No i właśnie latamy statkami po planszy i posuwamy się do przodu właśnie dzięki tej klepsydrze, produkujemy dzięki klepsydrze. Bardzo fajna rzecz. Ja tam się niestety strasznie zakopałem. Pierwsze mi się to się w ogóle przydarzyło w tej grze, bo grałem w nią wiele razy pierwszy dawniej, że musiałem powiedzieć pas. Czyli mimo, że gra się tam trwała, bo gra się równo ze stoperem 10 minut, to ostatnie 3 minuty ja już niestety nie wiem, co robić. Graliście z klepsydrami? Graliśmy z klepsydrami i 10 minut trwa cała rozgrywka. I ja niestety ostatnie te minuty mi się zablokowało, bo nie miałem jak produkować czerwonego surowca, a wszystkie inne porty, które chciały, inne surowce już były zablokowane. Jedyny jaki surowiec jeszcze dał się sprzedał, czerwony. A ja nie potrafiłem czerwonego produkować, bo źle zaprojektowałem się i mi się powiesiło to. Temu grałeś w tę grę, to właśnie ona jakby tak, powiedzmy, nie do końca mi się podobała, natomiast bardzo fajnym elementem właśnie były te klepsydry, czyli każdy jakby miał tam jakiś moment na wykonanie ruchu. Z jednej strony było to fajne, bo ograniczało czas, tą górną granicę czasu, którą gracz potrzebuje na ruch. Z drugiej strony jednak jakby spowolniało troszkę tych szybszych graczy, bo trzeba było pewną część odczekać, zanim się wykona swoją. Także ja nie do końca sympatyzuję z tą grą. No to Państwo mają teraz dwie opinie w jednym podcaście. Ja polecam Ryśnie do końca. Nie, bo nie powiedziałeś, że tam właśnie na klepsydra wszystko jest oparte. Powiedziałem, tylko mnie słuchałaś. Dobrze. Twoje miejsce siódme. Ach, czekaj, karteczkę wezmę mom. U mnie na miejscu siódmym jest Ted Lasso sezon drugi, który sobie oglądamy ostatnio. Jeszcze go nie skończyliśmy. No tak, dobra. Ale go sobie oglądamy i jakby faktycznie sezon pierwszy był bardzo zrobiony z polotem. To był taki bardzo serial oczywisty, taki melodramatyczny, z humorem i tak dalej. On w drugim sezonie troszkę utracił ten swój polot. Już nie jest taki lekki, zrobił się cięższy, dalej jest melodramatyczny, ale z dużą sympatią dalej się ogląda tych bohaterów. Naprawdę fajne postaci i one jakby ciągną ten serial dalej, bo tutaj no, chyba już nic więcej w fabule się dziać nie może, ale postacie są dalej sympatyczne, jakby z czystym sympatią do nich się to ogląda. Ja na temat tego się nie dopadłem, bo było to nielegalne, ponieważ go nie skończyliśmy oglądać. Oszukujesz. Oszukujesz. No to twoje miejsce. Miejsce siódme, Castle Eater. Opowiadałem o tej grze kilka tygodni temu. Gra solo, Austria, granica, szkopy strzelają do zamku, my ten zamek bronimy. Na razie zagrałem tylko jedną partię. Nawet rozważam to dzisiaj sobie to rozłożyć, ale na razie mi to się jeszcze nie udało. Może wieczorkiem sobie to rozłożę. Gra solo wojenna. Recenzja kilka epizodów temu. Polecam. Tylko to jest bardzo trudne do dostania, bo to jakiś mikro nakład jakiegoś małego wydawnictwa. No ale może jak skończysz grać, to sprzedasz. Mogę komuś pożyczyć. No, widzisz. No. Castle Eater, gra solo wojenna. Moje miejsce siódme. Co u ciebie na miejscu szóstym? Tak szybko? No tak, bo o tym rozmawiałem tą grę. Nie na miejscu szóstym, wcale nie tak wysoko, ale powinno być na miejscu pierwszym, ale będzie na miejscu szóstym, a potem powiem dlaczego. Jest nasz Trzewiczką, czyli nasze spotkanie po dwóch latach z naszymi znajomymi przyjaciółmi, z naszą ekipą. Trzewiczką w zeszłym roku się nie odbył, co było dużym dramatem. W tym roku się odbył, było super, było wspaniale i no tak jak mówiliśmy na poprzednim podcaście, ja wróciłam całkowicie zachrypnięta z tego powodu, że musiałam się wreszcie nagadać z ludźmi i dla mnie to było naprawdę wydarzenie w tym miesiącu duże, fantastyczne. I pograłam, pogadałam, naładowałam baterię. No pięknie. A u mnie na miejscu szóstym jest film na platformie Netflix. To ty to wszystko oglądasz, jak on jeżdża? Tak. This is where I leave you. To jest film obyczajowy. Takich filmów nakręcono już jakieś tak około 2 miliardów. Ja bardzo lubię filmy obyczajowe ostatnio. I to jest taki film, że umarł pan. Niech żyje król. Umarł sobie pan.
i w ostatniej woli on tam prosi, żeby jego wszystkie te dzieci przez tydzień były w jego domu, mieszkały sobie, żeby uczyć tam jego pamięć. No i te dzieciaki oczywiście, dzisiaj dorośli ludzie oczywiście, są skłóceni, tam wychodzą wszystkie jakieś tam syfy z historii rodzinnej i ten był na tego obrażony, a ten. Trochę Moje córki krowy. Taki obyczajowy serial. Komedia, tam jest dużo gagów oczywiście i trochę takich mądrzejszych momentów i filozoficznych. Państwo ten gatunek znają, więc nie mam co tutaj za dużo o tym gatunku opowiadać. Nic się w tym filmie nie dzieje, dużo gadają. Ale jest okej. Okay. Znaczy, że ja właśnie też tęsknię za jakimś takim fajnym, może to będę wyglądne, ale serialem obyczajowym, który jakby właśnie, bo obyczajówka to jest coś, co nas dookoła dotyczy, tak? Nie musimy czekać na to, że coś złego się wydarzy, coś dobrego się wydarzy, tylko po prostu sobie leci życie i sobie to oglądamy i raz na jakiś czas naprawdę lubię sobie coś takiego włączyć i pooglądać, więc jak macie coś fajnego, nie ma elementu fantazji i fantastyki, mówię o serialu. This is where I live. This is where I live. Netflix. Miejsce twoje piąte. Ale... Aha, no tak. No to jeden na scenę to podejmę, wiesz? Dobrze. U mnie na miejscu piątym książka Katarzyny Bondy, Nikt nie musi wiedzieć. Ja Katarzynę Bondę bardzo lubię, bardzo sobie cenię jej kryminały. Są sprawnie napisane, nie są ckliwe, wielokrotnie to mówiłam. Czyli taki prosty, polski, fajny, dobry kryminał z fajnymi postaciami. I to tyle, bo kryminałów recenzować jakby nie można bez zwracania fabuły, więc... Kasia Bonda, znam to nazwisko. Może ci się z Jamesem Bondem myli, na którego ze mną nie poszedłeś. Na moim miejscu piątym gram Mal of Horror. Także na trzeźwo nie zagrana. Że też ciebie tam nie wyrzucili z krzesła wtedy. Także gra, która była hitami pierwszych pionków. Słynny mój egzemplarz, 150 euro kupiony za całe moje zasoby, jakie miałem w dawnych czasach na targach Essen. Mój skarb wielokrotnie rozgrywany. I jest taka faktycznie tradycja trzewiczkonowa, że staramy się raz na rok w tą grę zagrać. Wygrałem. Po raz 1574 w tą grę wygrałem. Tym razem było w tym mniej zasługi mojego sprytu i mojego wrednego negocjowania, tylko miałem mega farta w początkowym setupie i tam mi po prostu bardzo się to gra bardzo ładnie ułożyła, więc nie będę się przechwalał. Natomiast w statystykach zwycięstwo jest. Proszę Państwa, Mal of Horror, wielokrotnie opowiadaliśmy, jest to gra, która jest bardzo złośliwa, ponieważ gracze przy stole głosują, który z graczy odpada z gry. Troszkę tak jak wilkołaki, tylko że... I reedycja tej gry to jest City of Horror? Reedycja tej gry nazywa się City of Horror, proszę tego nie kupować, bo jest to mega badziew. Jest ułatwiona po prostu i nie ma takiej frajdy. Niestety gra City of Horror jest katastrofalna, natomiast gra Mal of Horror jest wredna, jest tak interakcyjnie wredna. Proszę w antykwariatach szukać, wydobywać i jest to najbardziej złośliwe. Te zombiaki, co się przewracają. Jakby teraz takie figurki wypuści, to się przewracają, nie chcą stać, kto by to kupił. Ale naprawdę, kupcie grę. Ja osobiście bardzo nie lubię w nią grać z moim mężem, bo zachowuje się jak ostatnia i podczas tej grania. I ma najwyższe statystyki na środku. Właśnie dlatego, że zachowuje się jak Mal of Horror, niezmiennie ta gra jest świetna, wredna, obrzydliwa, paskudna. Mm-hmm. Nie grać z kimś, kto się łatwo obraża, bo to będzie koniec przyjaźni. Nie grać z małżeństwami. Tak jest. Absolutnie. Tam żona z mężem miała prawo bytu. Miejsce czwarte u ciebie. Moje miejsce czwarte. Mój drogi, moje miejsce czwarte to jest bardzo babski kryminał autorki, którą ja bardzo lubię. Wielokrotnie wspominałam na podcaście. To jest Anne Cleaves i nazywa się ta książka Długi Zew. Ciąg dalszy. Długi Zew. Zew jak zew kulturu? Tak, zew jak zew kulturu, czy jak wycie wilka, zew, wezwanie. Co bym wzięła? Głośny zew. Jest długi, no może długo być. W każdym razie Anne Cleaves pisze kryminały właśnie takie dosyć mocno babskie. One w przeciwieństwie do Bondy niekoniecznie są odarte z uczuć. Jest tam troszkę emocji takich fajnych. Uwielbiam ją, uwielbiam klimat, który tworzy w tym deszczu, w tych ciemnych krajobrazach, które tam maluje słowami. Super. Kurde, coś poczytałaś, widzę. Powiem ci, że tak, wrzesień akurat udało mi się poczytać i tak. Kiedy ja jeździłem do Monachium? Mam wrażenie, że jak ty jesteś w domu, to mi się troszkę ciężej czyta, bo zawsze coś się dzieje. Jedna sprawa, że ten wrzesień, no dużo się działo faktycznie. I... Miejsce czwarte, gra Struggle of Empires. Będę tą grę, proszę Państwa, recenzował w przyszłym odcinku podcastu. Jak Mary, tak, bo ty na trzeba nie pograłaś, ale ja pogadałeś. Jak Maryś mi pozwoli. Struggle of Empires to jest gra zaprezentowana przez Martina Wallace'a bardzo dawno temu. Ja grałem akurat teraz w reedycję. No, ale to jest jego klasyk sprzed lat. To są te czasy, kiedy te projekty były takie słynne rzeczy jak Brass. Czyli cięższe, bo potem przeżyć do lżejsze. Struggle of Empires to jest pełnoprawna gra strategiczna. Każdy z graczy dowodzi jedną z sześciu frakcji. Możemy grać Francuzami, Brytyjczykami, jakimiś tam Prusakami i tak dalej, i tak dalej. Mamy całą mapę świata.
i to się dzieje w czasie ery kolonializmu i tam zajmujemy te kolonie i tu walczymy o nasze wpływy w Indiach, nasze wpływy gdzieś tam w Ameryce Południowej, tu toczymy wojny w Europie, grają w tą grę w pełnym sześciosobowym składzie, rozrywka trwała od rana po śniadaniu i skończyliśmy punktowanie po obiedzie tuż, czyli graliśmy to jakieś 4-5 godzin. Pełnoprawna, wspaniała gra strategiczna, natomiast chciałem Państwu powiedzieć, reguły, jak się już je wysłucha, bo to niestety troszkę zajmuje, to nie są takie trudne. Gra jest bardzo intuicyjna, wszystko co tam się dzieje ma bardzo dużo sensu i faktycznie mamy zamiar w nią grać jeszcze regularnie. Nawet ją do domu przytaszczyłem, być może zagram z Maryś na dwóch graczy. No, na dwóch właśnie chciałem spytać, bo mówię, że się skoruje za bardzo na pudełku książę działań, być może spróbujemy. Jest tam kilka świetnych mechanizmów, z tym jednym, który sprawił nam bardzo dużo radości i o którym wspomnę, że w dowolnym momencie swojej tury, kiedy nie masz pieniędzy, a potrzebujesz pieniędzy na przykład na prowadzenie wojen, to mówisz, że bierzesz pieniądze. Bierzesz sobie normalnie pieniądze z obok z planszy, to fabularnie oznacza, że podwiększyłeś podatki w swoim kraju i jak sobie te pieniądze bierzesz, to także ciągniesz taki żetonik, jak bardzo lud jest wściekły, że podwyższyłeś znowu podatki. I te żetoniki się zbiera. Te żetoniki mają wartość 0, 1, 2 albo chyba 5, ale może się mylę. Na koniec gry gracz, który ma ponad 20 albo ponad 30 punktów w tych żetonikach, dochodzi w jego kraju do rewolucji, ludzie mają już dość tych podatków i jest ścięty i nie podchodzi do scoringu w ogóle. I to nam się zdarzyło, że Silent się pomylił, jak to sobie tam kalkulował, o jeden punkcik przeszarżował. I ścieli go i w ogóle nie szedł do punktowania, a był przed tym punktowaniem, był na drugim miejscu, więc być może by w tą grę w ogóle wygrał, ścieli go i faktycznie jest to mega świetny mechanizm, że jest po prostu taki kuszący, kiedy mówi, nie masz kasy, no to weź sobie kasę, nie ma problemu. Tych ludzie się trochę zdenerwują. Wiesz co, tak jak teraz powiedziałeś o tym, oczywiście chętnie zagram, tylko z tego co ty mówiłeś, co gdzieś słyszałam, to ponoć właśnie jest lepiej, jak jest tam więcej graczy troszkę. Może no właśnie, może właśnie między innymi z powodu tej mechaniki, no bo grając na dwoje to zawsze wiadomo, kto podatkami jak obraca. Przypomniało mi się, nie wiem dlaczego, gra gilotyna. Pamiętasz grę gilotyna? Z takimi grafikami prześmiesznymi, z karykaturami? Si. Ona była dziwnie mechaniczna, bardzo. To moje miejsce które? 3. Moje miejsce 3. U mnie na miejscu trzecim serial duński, który ty mi wynalazłeś i bardzo ci za to jestem wdzięczna. Kasztanowy ludzik. Jak wiecie, oczywiście kocham skandynawskie... Oglądałaś go w październiku, Kanciarzu. Wszelakie... Tak? Tak, dzisiaj z października, obejrzałaś go wczoraj. Wczoraj go skończyłam. A zaczęłaś przedwczoraj. Kurde, no. Ale mi się go tak dobrze oglądało, miał kilka, tylko... No ja już o nim powiem, skoro zaczęłam mówić. Kasztanowy ludzik, prosty, policyjny, kryminał, znowu bez żadnych ozdób, niczego. Za to właśnie uwielbiam z gry, nie gry, aż gry, seriale i filmy z tamtego regionu, że są obdarte tak naprawdę z takich jakichś niepotrzebnych emocji, aczkolwiek są często bardzo takie brutalne, brutalnie mówiące o relacjach ludzkich i o tym, co nam się tak naprawdę wydaje, czy na przykład temat bardzo często poruszany, czy w serialach, czy w książkach szwedzkich, duńskich, czy jakby to, co nam się cały czas wydaje, że nam jest tak pięknie, fajnie i w ogóle. Temat dzieciaków, które są poddawane w domach dziecka, bo podlegają opiece społecznej. Tak naprawdę jak te rodziny dysfunkcyjne tam funkcjonują i w jaki sposób ten aparat państwowy tak naprawdę nie działa za dobrze. Ale to temat na dłuższy wywód, więc nie ma tutaj tego z co. Kaszta, nowy ludzik, platforma Netflix. To jest. Do obejrzenia w jeden wieczór. Dwa. Pół. Śmieszne to było takie, że po prostu głowę boli. Na moim miejscu trzecim jest rozgrywki z Maryś w grę Gaslands. Czyli też, że Państwo wiedzą, bo o tym powiedzieliśmy wielokrotnie już w tym miesiącu, faktycznie żyliśmy tym mocno. I to żyliśmy w pełnią hobby bitewniakowego. Czyli kupowaliśmy figurki samochodzików, konwertowaliśmy te figurki, malowaliśmy te figurki, dorabialiśmy makiety, żetony. Że ty dorabiałaś, ja nie potrafiłaś tam zrobić. I generalnie cała ta zabawa w Gaslands polega na tym, że jakieś 15 godzin było przygotowań tych wszystkich figurek, makiet, malowania, kupowania i 2 godziny grania. I tak to właśnie na tym polega hobby bitewniakowe właśnie, że ta sama rozrywka jest najmniej ważna. Ale teraz powiem ci z drugiej strony i oczywiście tutaj wszyscy mogą się zgodzić lub nie zgodzić, a ty się możesz oburzyć lub nie oburzyć, ale myślę, że się nie oburzysz, mam nadzieję, że dla mnie to było takie coś fajnego, jak na przykład ma się dzieci i człowiek chce, żeby te dzieci czymś się zajęły i przestały do pesa wracać. No to się im wyszukuje różnych ciekawych zajęć. No i teraz, ja mi pokazał fajną grę,
Tylko, że ja bym w to grać tak naprawdę, no fajnie, fajnie mi się gra na makiecie, nie potrafię nic pomalować, nic zrobić, ale w tym momencie zrobiła się fajna pogoda, wyrwałam się na konie. Ale jak to się wyrwać na konie, jak mamy wspólny weekend, a my lubimy sobie razem posiedzieć, a mnie tam do tego lasu ciągnie, mówię, kurczę, to może być ta autka pomalowana. No jak więcej wtedy siada i to 8 godzin autka maluje. Ja tam gdzieś po tych piaskach, błotach się wyganiam, wracam szczęśliwa, mój mąż szczęśliwie z pomalowanym autkiem, przeklejonym karabinem i możemy iść dalej grać. Słuchajcie, proszę Państwa, to jest jedna wielka pułapka bitewniaki, ale ja w tą pułapkę wpadłem w liceum i nie potrafię z niej wyjść. A dla mnie to jest fascynujące, naprawdę, że tutaj masz cały, gdyby się teraz zobaczyli, jak wygląda nasz, twoje właściwie biurko ogromne. Ile ono ma? 3 metry? 2 metry? No, takie mam biurko nie w Kilmuchu. Duże jest. I w każdym razie połowa tego biurka jest zajęta przez farbki, jakieś kawałki różnych połamanych elementów, samochody, które ostatnio też kupiłam, bo odkrywam. W ogóle mi sprawia mega frajdę kupowanie resoraków. Przynoszę je do domu, kupuję, wybieram sobie w tych sklepach z zabawkami, no jest to cudowne przeżycie. Gaslands, mówiliśmy o tym wielokrotnie w tym podcaście, więc nie jest dziwko. I na trzech szkoleniach też pograliśmy i mam wrażenie, że też się podobało i było fajnie. No to twój miejsce numer 2. Moje miejsce numer 2 to jest właśnie Gasland. Moje u mnie na miejscu numer 2 jest dokładnie Gasland, czyli to, co Ignacy przed chwilą wspomniał. Dla mnie to było odkrycie, to, co już mówiliśmy wielokrotnie, że ja w te bitewniaki, gdzie są armie, nie bardzo, natomiast tutaj samochody, teren, driftowanie, no po prostu super, mega zabawa. Plus właśnie jakby z fascynacją patrzę na to, jak te resoraki, które kupuję, przeradzają się w takiego naprawdę Mad Maxa. I aż mi się zechciało oglądać Mad Maxem, myślę, że sobie zrobimy jakiś weekend z tym starym Mad Maxem i go pchniemy od początku. Właśnie wjechał na Netflixa. Widziałam, dlatego też sobie pomyślałam, że musimy sobie zrobić taki weekend, usiąść i... Ja w ogóle nie wiedziałam, że pierwszy Mad Max to jest 79 rok. Też nie wiedziałam, bo nigdy Mad Maxa nie widziałem. Wszyscy myślałam, że napisałem na Rosimę, to są Mad Maxa. Ja go oglądałam w latach, czy nie wiem, 90 chyba dopiero. Ja nigdy... mogłam cokolwiek oglądać, gdziekolwiek. Nigdy nie widziałem. Jak nie widziałeś Mad Maxa? Nie widziałem, no. No się to mówię, no, że jest cała beka, przecież była w firmie zawsze. No to taki głupi jesteś teraz, tak? Nie, no to no. Robimy sobie weekendzik z Mad Maxem. O, będzie wspomnieńcza. No to miejsce drugie Ignacego. No oczywiście wyprawa do spotkania Mistrzostwa Europy w siatkówce. Zapomniałam, że to było we wrześniu. Same mistrzostwa troszkę były rozczarowujące i były znacznie mniej emocjonujące niż te 2 lata temu, kiedy byliśmy w Holandii i tam nasi wszystkich lali i była taka super atmosfera. Tutaj był taki kac moralny po unionanych igrzyskach i takie ogólne pretensje do trenera, pretensje do niektórych siatkarzy. Jakby takie troszkę był niefajna atmosfera wokół tej imprezy. Niemniej wyjście na żywo na mistrzostwa było zajebiste. Więc oczywiście musiało to być bardzo, bardzo wysoko w moim stawieniu. Miejsce drugie, weekend w Spodku na Mistrzostwach Europy i zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Twoje miejsce pierwsze. U mnie na miejscu pierwsze terminał Horsta, pisarz ma na nazwisko Horst. Sprawa 1569, bardzo zgrabny, bardzo dobrze napisany kryminał. Bardzo fajnie się zapętlający, posiadający wszystkie cechy kryminału, które uwielbiam. To jest seria, kolejny, 14 bodajże tom, przygód pewnego komisarza. Tak jak zwykle, odarte z uczuć, nie ma tam łez, nie ma tam dramatu. Czysta, brudna, policyjna robota z fajnymi archiwalnymi zagraniami, z grzebaniem w archiwach, szukaniem po różnych śladach nowoczesnych, współczesnych, starych. Super. Połknęłam po prostu chyba w jeden dzień. No ja bym sobie jakiś kryminał wyczytał, do mnie też mam milion innych książek do przeczytania. No tak jak ja, tylko odwrotnie, nie? Ja kupiłam teraz 4 nowe i właśnie czytam, dzieją się w Reykjaviku, jestem zakochana, właśnie już oglądam loty do Reykjaviku, bo to od razu mi się włączyło, że ja tam muszę w ten deszcz, w tą burzę. Wielu z Państwa pyta także o te statystyki, więc wyjaśniam. To jest Bayer. Właśnie zrobiłem podsumowanie. Ile książek od stycznia do września przez te 9 miesięcy kupiłem i ile przeczytałem. No i to jest Bayer. B to jest buy, a R to jest red. I te statystyki nie wyglądają tak źle na pierwszy rzut oka, jak się na nie dobrze spojrzy. Ponieważ mamy miesiąc wrzesień, 9 miesiąc i na poziomie 9 miesiąca mamy przeczytane 17 książek, czyli średnia... Ale przeczytane od deski do deski? Nie wszystkie, ale większość tak. Okay. Czyli przeczytałem miesięcznie 2 książki, co jest statystycznie niezłym wynikiem. Myślę, że bije większość tego narodu na głowę w tej kwestii. Więc 17 książek przeczytać to nie w kilmucho. Gorzej wygląda to druga część statystyki, bo w tym czasie, kiedy przeczytałem te 17 książek, to kupiłem 55 nowych.
I więc netto jestem na minusie. Pamiętasz, że ja kupując właśnie teraz wpadłam czosnkiem całkiem przypadkiem gdzieś. Ja jestem idiotą, kiedy to na wygodę? Serii kryminałów, które się dzieją w Reykjaviku. Islandzka autorka, ponieważ ja życzę Islandii. No staram się kupić wszystkie, które, znaczy wszystkie, powiedzmy z zakresu moich zainteresowań, które wyszły kupować, cokolwiek tylko jest, no to sobie kupiłam. Od razu 4, nie wiem nawet, czy mi się to spodoba, czy nie, bo nawet nie było promocji, po prostu stwierdziłam, że kupuję wszystkie 4. Oczywiście legalne pliki i tak dalej, ładnie kupione na Kindle. I przy okazji też dowiedziałam się, że wychodzi trzecia część serialu Trapped. Mam nadzieję, że niedługo Netflix go wrzuci, to jest też serial islandzki. Ale tak, nie wiem, kiedy ty to przeczytasz, to prawda. Ja przeczytałam we wrześniu chyba jakieś 5 książek, z czego te 3 mnie naprawdę urzekły i te, które tutaj mówiłam, i były naprawdę fajne. 2 zaczęłam, mam je w otwarte, bo to są publicystyki, tak sobie czytam po kawałeczku. Między innymi jedna to jest Detroit, czyli jak to miasto zginęło i też jest fajna. Ale o tym powiemy w podsumowaniu, pewnie jak przeczytamy, bo reportaży jakby no, nie czyta się od deski do deski, przynajmniej ja tak nie potrafię, ja sobie je czytam po kawałku, jak tam mam jakiś taki moment, żeby gdzieś coś łyknąć, jakiś jeden rozdział i trochę wiedzy w siebie wchłonąć. Moje miejsce pierwsze to jest rozrywka w grę Nemesis na trzewicz konie. Czyli aż tak. No to powiedz, może zrób krótką recenzję, pozwolę ci teraz. Ja, proszę Państwa, będę temu poświęcał cały odcinek mojego vloga. Zapraszam na mojego vloga. To się wydarzy w tym tygodniu prawdopodobnie, na tego vloga angielskiego. I tam będę powiedział, jak grałem w Nemesis. I tutaj w dużym skrócie, pod czujnym wzrokiem Mary, powiem tylko, że troszeczkę tą grę, w sensie, że zagraliśmy inaczej niż sobie życzył autor tej gry, Adam Kwapiński. Wyszło to troszeczkę tak naturalnie, natywnie, nie w planowanie. Było świetnie. Może Adam, twórca gry, by się wkurzał, że gramy troszeczkę inaczej niż on chciał. Z drugiej strony myślę, że byłby szczęśliwy, bo się dobrze bawiliśmy, a to dla każdego to jest najważniejsze. O co chodzi? Gra Nemesis grą semikooperacyjną, czyli polega to na tym, że każdy gracz ma jakiś swój tajny cel, próbuje go zrealizować. Te cele w większości przypadków są sobą sprzeczne, albo przynajmniej nawet nie kooperacyjne. No i wygrywa ten gracz, który swój cel zrealizuje. Więc jeden tam próbuje kogoś zabić, jeden próbuje uciec ze statku, jeden próbuje zbadać aliena, no każdy tam coś innego próbuje robić. Natomiast zupełnie przypadkowo, jak zasiedliśmy do rozgrywki, jeszcze raz chciałem bardzo podziękować Sandrze i Wojtkowi za wytłumaczenie reguł, a Sandrze za ciasto. Przeprowadzenie Wojtka. Ja dziękuję Sandrze za pogaduchy ze mną. I jak były losowo rozdzielane postacie, to mi się przytrafiła postać kapitana. I mi się wtedy włączył RPGowiec. RPGowiec i zacząłem się, jakbyśmy byli na sesji RPG, wydzierać na wszystkich innych graczy, że nas ma być porządek, żadnych ukrytych celów, żadnego po prostu grania na własną rękę, że jesteśmy jednym zespołem. A matko. I zacząłem się tak na nich wydzierać, że zrobiłem taką presję przy tym, że potem jest taka faza w tej grze, w grze Nemesis, że każdy, na początku gry w setupie każdy sobie 2 cele do zrealizowania. I w połowie rozgrywki jeden z tych celów odrzucasz i zostawiasz sobie ten, który naprawdę chce zrealizować. I wprowadziłem taki terror przy stole, że wszystkie te cele, które były sabotujące resztę ekipy, zostały odrzucone. I wszyscy grali tylko jako kooperacyjnie. I było zajebiście. Może pod stołem mieli jakieś pytania jeszcze. Po prostu przyjęliśmy mega sesję RPG, w której próbowaliśmy po prostu przeżyć na tym statku obcych. Było zarąbiście. Tak mówię, bo to wbrew temu, co sobie Adam zaprojektował. Jak ty mnie zachęcasz teraz do tego? Natomiast będzie to rozrywka, którą będę wspominał bardzo długo, było bardzo zajebiście. Ostatecznie statek wleciał w powietrze i wszyscy zginęliśmy. O ile poznałam Adama, to jestem bardzo empatyczną, taką łagodną osobą, która nie sądzę, żeby cokolwiek miał przeciwko. On jest raczej otwarty na wszelakie pomysły i generalnie właśnie cieszy go to, że ludzie się cieszą, więc myślę, że nie byłoby żadnego problemu. Zrobię teraz dygresję, całkowicie odcinając się od Nemesis, bo słuchajcie, nagrywając sobie, mamy otwartego YouTube'a Ignacego. Nie zamykaj tego, zostaw na chwilkę. No mówię, nie zamykaj YouTube'a Ignacego i ja tak sobie zerkam okiem, jak ty mówisz i teraz tutaj, słuchajcie, jest na przykład jak zrobić gryflowany ser, albo jak, nie wiem, zrobić kiełbasę, bo to jest jakiś kawałek czegoś, albo jak usmażyć mięso mielone na czymś, w tym się jakieś jajka wyświetlają. Co ty masz na tym YouTubie? Ja w zasadzie na YouTubie oglądam same teledyski. Uwielbiam teledyski. Jestem niestety z pokolenia, które wychowało się bez MTV. I jak już byłam dorosła, to dopiero miałam dostęp, więc ja sobie teraz wszystko nadrabiam i kocham szperać, oglądać te wszystkie stare rzeczy, których nigdy nie mogłam oglądać, jak byłam nastolatką. A ty oglądasz kotlety. No, YouTube mi poleca cały czas jakieś przepisy. No właśnie widzę. Przepisy. Kiełbasę, jajka. Co ci poradzę? No nie wiem, gdzie mam kliknąć, że mi poleca jakieś coś innego. No nie wiem, ale masz taki mix. I koncert raz, dwa, trzy, 20 lat. No proszę, no. No więc pożegnamy się z Państwem? Tak, pożegnamy się z Państwem. No chyba za tydzień normalnie nagramy, bo potem już jest SN, więc będzie gonitwa. No nie, normalnie nagrywamy teraz w najbliższym tygodniu.
I w środę puszczamy, jak ty już będziesz sobie... I jak ja będę wracał, potem zasadę wracam, tutaj nagrywamy, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej, okay, wszystko jest pod kontrolą, będzie dużo wrażeń, będzie dużo przeżyć. Podsumowanie, proszę Państwa. Międzynarodowe targi komiksu, kupiłem mało komiksów, bo są ciężkie, a wydawcy muszą się ogarnąć, mieć ładniejsze stoiska. Zagrałem w Nemezis, bardzo polecam. Moim największym przeżyciem minionego miesiąca była rozrywka w Nemezis. Amery Polsa Kryminał, sprawa 1569. Mamy jako to? Jako zdecydowanie, jako miejsce pierwsze. Aczkolwiek to jest seria, więc warto zacząć od początku. No i proszę Państwa, to co... Aha, no to jeszcze... No to piękne podsumowanie tego podcastu polega na tym, że jak co miesiąc, prosimy Was, żebyście w komentarzach napisali, jakie były Wasze przeżycia danego miesiąca, co Wy polecacie, co fajnego się wydarzyło. No i z tej okazji chciałbym skrytykować naszego stałego słuchacza Kubę, który w zeszłym miesiącu polecał komiks o tam ściętych głowach, jakichś samurajach. Matko, to przetargałeś, widziałam. Ja to kupiłem sobie. Z manga. No wiem, ale on to polecił i musiał kupić. A nie mogłeś go zapytać na trzewiczko, nie po prostu, słuchaj, kupić, nie kupić, albo pożyczyć? No jak on polecił, że to było na jego przeżycie miesiąca, to... Kuba, ja cię proszę, nie polecaj mojemu mężowi rzeczy, które on potem przeżywa i nie wie, co z tym robić, bo no, dzieci są zafascynowane, naprawdę. I kupiłem mangę i nie chcę sobie. Spokojnie przyjedzie, Nina chętnie łyknie. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.